Gdzie Kuba Post, że coś tam o mi Boxdelu? To gdzie? Gdzie to jest niby to? Typy osób na Fame MMA? Jeszcze raz powtórzę wam. Wypowiedziałem się już na początku live'a o Rafoniksie i odpowiem mu w odcinku. Nie na live'ie. W odcinku z panem Pawłowskim poruszę to, co powiedział Rafoniks. Ale tam nie ma za bardzo co poruszać, bo jest to jakby sytuacja bardzo prosta. No ale mu odpowiem, jeśli tego oczekiwał. Jestem największym kozakiem Fame MMA. To czekajcie, może to jest Amadeusz Ferrari. Kto jeszcze mógłby to być? Bo rozumiem, że tu nie chodzi o wygląd, tylko o zachowanie. To ja bym stawiał Amadeusza. Zaraz wezmę sobie kogoś na sparing. Potężnego. E, ty! Z fajnym tyłkiem! Chodź tutaj! Ja? No to lecimy! Dobra, to dawaj! Takim jesteś? Chyba, że Krycha, ale nie, Krycha to tak wcale nie mówi, że ten, że jest najsilniejszy. To ludzie tak zaczęli mówić, że UFC. No to dawaj! W takim razie... Kurwa, porwał cię! Ja mam 500 zł zainwestowane! Co, botox? Głupi jesteś? Aha, że jak botox, to że ten, okej. Okay. To już wiem, o kogo chodzi. To nie żadne tanie gówno! To twarz! Hello! Boże, to tylko 500 zł. Tylko 500. Ale to tak średnio, że to Tybori, tak? To tak średnio przedstawiony. Jestem dobrze przygotowany. Kontakt z bazą. Boxdel. Piery na niego przygotował mi 20-osobowy zespół specjalistów z Senegalu. Wataha dziś klęknie. Cześć. On chyba nie wie, że ma do czynienia z Elite Knight Paladynem na 8 poziomie. A to jestem niby ja, tak? Okej, okay, bo w sandałach. Dziękuję za zaproszenie. Dzięki, Paweł Gruca. Wiesz co, coś się donaty jakby zblokowały, ale się chyba zaraz wyświetlą. Nie. Dobrze, Sewerynie, przejdźmy do... Ej, ale ja jestem Sylwester! O kurwa, to nie te papiery. A to ten, Meduza. Meduza mnie nazwał Szymon. Papiery. Halo, baza. Ach, mdlele, rucha. Mdlele, kurwy, koks, tejski boks. Halo, baza. O, widzę, że leciutko się denerwujesz. Chyba ty. Okej, dobra, idę ci dalej. Jest pił i koleżka mówi, zajebło. No i co? No i zajebało. To bym powiedział, że Kubańczyk, ten w czerwonej. Nie, tak, bo Kubańczyk, ale z wyglądu, nie? Bo Kubańczyk tak w okularach właśnie ma i podobną fryzurę. A ten za łańcuchem, no to kto w łańcuchach jest? Albo Popek? Kizo chyba też nosi te łańcuchy, nie? Czy nie? No i co? No i zajeba! Kurwa, ale kozak! Nie no, panie! Ty, nie bądź taki hop do przodu, to jeszcze nie koniec! Ostatnio, jakby... Ale ani Kizo, ani Popek się tak nie zachowują, więc nie wiem, kto to może być. Byłem na awanturze, to 16 typom, 16 naszych nozwoli! A Ferrari ma taki, też chodzi w łańcuchu? Bo z zachowania to może i tak, ale nie wiem, czy on w łańcuchu wchodzi. Tak? A masz na to papiery? A mam! No, pokaż te papiery. Ty, mordo, ale tutaj jest, że ty się sprzedałeś. No, no co ty? No, ja? No a kto? No zobacz! Prawdy się dowiesz na Instagramie u mnie. Tak. Okej, okay, to już wiadomo, że Amadeusz. Na Instagram? Bo on tak zawsze z tym Instagramem, nie? Tam... filmik będzie na Instagramie. Jest w Instagram. No, publiczny będzie profil. Kurwa. Halo! Halo, Wszechkrólowa Pasa! Gdzie oni wszyscy są? Gdzie jest moje powitanie? Znaczy, no wiem, o co chodzi. Nie wiem, czy ona się tak zachowuje, ale rozumiem, że królowa pasa, no to że Lil Mast. Przepraszam, mogę zdjęcie? Nie widzisz, że jestem bardzo zajęta? Jestem wartościowym produktem, który podnosi poziom tej gali. Przecież pani wypadła z federacji. Nie, nie, nie. To federacja wypadła ze mnie. Co? Co? No tutaj tą Kasją. Uwaga, frajerzy, mam dla was ważny komunikat.
pojawił się król i pas króla, w którego posiadaniu jestem ja. Tak, chyba król Karol czy kupił królowej Karoliny Koralowego. Dobra, zamknij mordy, debilu jebany. Paziu, rękawica. No tak, no. No dawaj, debilu jebany, ambeo ty kurwa. No dawaj, no. Na Fame MMA. Dobra. Mówicie, że na Instagramie Popka jest? Że coś rzucił? Oficjalnego? No tak jak wam mówię, na 100% nie walczy. Takie dostałem informacje. No gdzie ten Instagram? Ten Instagram mi ostatnio się tutaj nie wczytuje na kompie. Na telefonie działa, na kompie mi się nie wczytuje. Nie wiem, o co chodzi. Mój internet działa, Instagram nie działa.